Pochwalony Jezus Chrystus. Jak się spało? Mam nadzieję, że dobrze, bo budzimy się, aby chwalić dobrego Boga. Dzisiaj jest o miłości. Dzisiaj będzie Dzień Miłości, bo pytają faryzeusze Pana Jezusa, jakie przykazanie jest najważniejsze. A Jezus mówi, kochaj Boga całym sercem, całym umysłem, z całej duszy, cały kochaj Boga i bliźniego. To jest odpowiedź Pana Jezusa. Faryzeusze pytają Jezusa o prawo, o przykazania, a Jezus pokazuje prawo miłości. Bo Jezus mówi o wypełnieniu całego prawa, ale nie pokazuje, najważniejsze jest czytanie Biblii, albo ważniejsze jest mówienie różańca, albo coś, tylko Jezus pokazuje, kochaj, to jest prawo miłości. Kochaj całym sobą, nie połowicznie, ale kochaj, ufając całym sercem, całym umysłem, wszystkim sobą, emocjami, wszystko, co masz, zaangażuj w miłość. I dzisiaj chcę Was do tego zaprosić. Niech to będzie, skoro to jest dzisiaj słowo Jezusa, zróbmy Dzień Miłości. Masz osoby, które kochasz. Powiedz im o tym dzisiaj. Niech usłyszą to od Ciebie. Mąż, żona, dzieci, rodzice. Powiedz im, że ich kochasz. Albo napisz SMS-a, że kochasz. I niech to całym sobą, jak kochamy, niech to dzisiaj prawo miłości będzie wypisane we wszystko, co robimy. Do tego nas zachęca Ewangelia. Najważniejsza jest miłość. Nic odkrywczego, ale niech to nam dzisiaj jakoś przyświeca. Kochani, zespół też śpiewa o miłości, więc zachęcam do tego teledysku, który tutaj jest. I oczywiście subskrybujcie nasz kanał, dajcie kciuk w górę i dzięki, że spotykamy się codziennie rano. Miejcie fantastyczny dzień.